Tak to z roku na rok, marząc o powrocie do kraju, a jednocześnie porastając złote i srebrne pióra, Seweryn Baryka całą duszę wkładał w synka. Zdrowego czarusia. Chłopiec miał od najwcześniejszych lat najdroższe nauczycielki francuskiego, niemieckiego i polskiego języka. Najlepszych korepetytorów, gdy poszedł do gimnazjum. Uczył się wcale nieźle, a raczej uczyłby się znakomicie, gdyby rozkochani w nim rodzice nie przeszkadzali swymi trwogami. Czy aby się nie przepracowuje i nie wysila zanadto. W zacisznym gabinecie, wysłanym puszystym dywanem, ojciec i syn spędzali jak najczęściej rozkoszne sam na sam. Chłopiec pierwszoklasista, leżąc na piersiach ojca, z głową przy jego głowie, i ojciec kołyszący się na bujającym fotelu, całowywali sobie z ust w usta tabliczkę mnożenia. Bajkę francuską, którą nauczyciel francuskiego zadał na jutro. Albo powtarzali do upadłego jakiś mały wierszyczek polski. Żeby nie zapomnieć dobrego wymawiania tej trudnej mowy. Szkoła robiła swoje. Czarus stokroć lepiej mówił po rosyjsku niż po polsku. Nie pomagało przestrzeganie w domu mowy polskiej, ani to, że służące były Polki. Lecz życie samo, przepojone duchem rosyjskim, robiło swoje. Dni Czarusia upływały w ramionach ojca i matki, na ich kolanach, pod ich rozkochanymi oczyma. Czaruś dostał był właśnie promocję z klasy 4 do 5 i skończył 14 rok życia. Gdy Seweryna Barykę jako oficera zapasowego powołano do wojska. Wojna wybuchła. W ciągu paru dni idyla rodzinna została zdruzgotana. Cezary znalazł się sam z matką w osierociałym mieszkaniu. Gdy odprowadzał ojca na statek wojenny odchodzący do Astrachania, nie czuł żadnego żalu. Nowość! Zajmowały go tysiące szczegółów związanych z przebraniem się ojca w mundur oficerski. Pakował walizkę, świetną walizkę ojcowską, z grubej, żółtej skóry, z metalowym okuciem, z wyciśniętym inicjałem i mnóstwem wewnątrz tajemniczych przegródek. Nie podzielał i nie rozumiał zupełnie płaczu i spazmów matki desperującej od świtu do nocy. Dopiero gdy ojciec w gronie innych oficerów został na pokładzie, a on sam z matką na brzegu i kładkę z hałasem odepchnięto, Cezary doznał napadu przerażenia, jakiego jeszcze nigdy w życiu nie doświadczył. Pod naciskiem tego uczucia wyciągnął ręce i począł krzyczeć jak dzieciak. Lecz znaki uspokajające, które kreśliły w powietrzu ręce ojcowskie, uciszyły go tak nagle, jak nagle przyszła ta ślepa boleść dziecięca. Przecież to na krótko. Istne manewry. Wojna nie będzie trwała długo. Może miesiąc, najwyżej dwa. Wał rosyjski przesunie się po polach wrogów, zmiażdży przeszkody i wszystko wróci do normy. Tak mówili wszyscy. I taką opinię w spadku po ojcu odjeżdżającym otrzymał Cezary.